Witaju. Myślę, że język białoruski nie jest językiem obcym, szczególnie tutaj na tym terenie, na styku dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, więc pozwolicie Państwo, że ta impreza będzie prowadzona na przemian po polsku, po białorusku i jak to u nas każuć po naszemu, na naszej miejscowej chomorce. Ale kilka słów takich wstępnych, organizacyjnych. Nasza dostojna gospodyni już powiedziała, jaki charakter ma dzisiejsze nasze spotkanie. Ja tylko dopowiem, że to jest kontynuacja zjazdów rodzinnych, które zainicjowała pani Tamara Bołdek-Janowska. My jako Gminne Centrum Kultury Gródku i jako w ogóle gmina Gródek, jako mieszkańcy gminy Gródek, tę imprezę szybciutko podchwyciliśmy jako coś dla nas istotnego, bo takie inicjatywy należą dzisiaj do rzadkości, nie tylko tutaj u nas w regionie, ale w ogóle w całej Polsce. A to głównie zasługa tutaj pani Tamary Bołdek-Janowska, która postanowiła wrócić do korzeni, ale też coś więcej przynieść razem z tym powrotem. Przywitała was kapela Hutar. Kapela Hutar od początku już na tych zjezdach i ona nam tu dopełniaje tak zwaną mastacką czastką naszymi śpiewami, naszymi pieśniami. I ten zajezd Unaraj, piąty zajezd Unaraj, ukluczył się tak samo w tej sustreczu Haradok jeszcze mocniej, bo jest z nami literaturna grupa Kałasy. Ta grupa literacka działa przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku już od ponad 10 lat i zrzesza autorów, amatorów, ale naprawdę amatorów to nie znaczy, że z jakimiś kompleksami, absolutnie, bardzo zdolnych ludzi, którzy piszą poezję, prozę i dzisiaj też tu się wykażą. Ja troszkę za długo już teraz mówię, ale jeszcze tak za bawiasku chciałbym oprócz jeszcze raz podziękowań pani Tamary Bołdek-Janowskiej. Brawa pani Tamaro! I to jeszcze wytych z nami i dziękuję wam tutaj już impreza celuje. I dziękuję wszystkim, jaki je tutaj dopomagają nam. I że mogli tu spotkać się. Witaju tak samo żurnalistów, jest z nami żurnalisty z białostockiego telebaczenia, z Radia Racja, jest nasza siodrołka Mira Łuksza z Niby. My się razem u kampanii. No i cóż, pani Tamaro, ja myślę, że może zrobimy króciutki muzyczny pierapynak, a później pani opowie cały scenariusz z tym, że jeszcze jedno. Tu tak pani Tamara, jak i my, jak i ja trochę dopomagają mu tym musim. Zapraszają was wszystkich na poczęstunek, czym chata bohata, ale żadaję urażeniom przede wszystkim takich głębiejszych, mastackich i no taka przyjemna mogli tu przewieźć ten czas, ten wieczór w tych narajkach, no i było, co wspominać.